Gościem wczorajszego wieczorku był Robert Gonera, polski aktor młodego pokolenia, laureat Nagrody Orzeł. Występował w filmach m.in. Gry uliczne, W zakładzie czy film pod tytułem Trzy dni bez wyroku. Zagrał również w głośnych serialach W przepisie na życie oraz W sprawie Agaty. Aktor podczas spotkania opowiedział o swoim życiu zawodowym, jak i prywatnym. Zawsze to powtarzam, że jestem aktorem trochę z przypadku. Zainteresowanie w ogóle artystyką, mówiąc najbrzydziej jak można, przyszło z kina, przyszło z filmu. To było pierwsze miejsce, gdzie w małym miasteczku pod Wrocławiem oglądałem świat przedstawiony, kiedy jakby byłem widzem. I ta fascynacja się wtedy gdzieś tam zrodziła i w pierwszym odruchu chciałem studiować oczywiście reżyserię filmową w Łodzi. Urozmaiceniem spotkania były zaprezentowane przez gościa jego autorskie niepublikowane wiersze, poświęcone m.in. Andrzejowi Wajdzie. Zdarzyły się już rola główna w Samowolce w 1992 roku, która wywiodła mnie, że tak powiem, na jakiś tam poziom również popularności, bo ten film przypadkiem zupełnie przez temat, który poruszał i czas też, w którym on wystąpił z taką wersją, przysporzył bardzo wielu widzów. Nie zawsze oczywiście to było takie oczywiste i przyjemne, ale generalnie to był właśnie czas, 96 rok, później Gry uliczne, czyli próba opowieści o tajemnicy śmierci Stanisława Pyjasa w Krakowie, pierwsza robota z Krausa, z Krzysztofem Krausem. Następny podwieczorek odbędzie się 22 listopada o godzinie 18. Gościem będzie Stan Borys.